Witam serdecznie, kochani, na czytaniu tygodniowym. Zobaczmy, co dla tych naszych rybek niesie przyszły tydzień. Zapraszam do kupienia warsztatów, które zostały nagrane, warsztatów ochronnych. Można sobie wykupić te warsztaty, słuchajcie. Jest co oglądać, materiału bardzo dużo przez te 3 godzinki, 4 godzinki, bardzo dużo materiału. Przed czym się chronimy, jak się chronimy, dlaczego stosujemy magię, czym jest magia, dlaczego czasami działa na nas bardzo dziwnie, na nas samych, jak możemy się ochronić przed ludźmi, przed wampirzami, przed ludźmi, z którymi pracujemy, mieszkamy, czasami przed partnerami, tak? Jakie atrybuty są nam do tego potrzebne i dlaczego są potrzebne, kochani. Dobrze. I drugi dzień to jest jajcowanie, czyli jest też do wykupienia cały rytuał z symboliką. Tyleż, lecimy rybki, co dla Was na ten tydzień. Rybka piątka, buław, as mieczy i samotność. Troszeczkę samotność. Rybka czuje się troszeczkę samotna, ale walczy. Tylko o co walczysz? Rybko, zobaczymy dalej, dobrze? Bo tutaj mi się miłość, urząd, dziewiątka, Matko Boska. Co to się tutaj dzieje? Kto to się tak rozchodzi? Kto to tutaj, coś tutaj się zadziewa? Słuchajcie, nie musi się rozejść, ale tu jest strach przed czymś. Strach przed samotnością ryby w tym tygodniu. Wielki strach przed samotnością. Praca, tak, ja bym powiedziała. Zdrówko. A zdrówko się stabilizuje. Chociaż tutaj są jakieś używki, ale tutaj są szanse. Czyli ryba postanawia z czegoś zrezygnować, tak? Bo to jest dla dobra ogółu. Ryba z czegoś postanawia zrezygnować, kochani. Samotne, single. Pary w miłości, co nam pomoże, co nam może zaszkodzić i Wasza energia, tak, czyli tak lub nie, i z czym wchodzicie z królem denarów, czyli może być to partner w następny tydzień, ale może też tak być różnie. Posłuchajcie mnie, walczycie rybeczki same ze sobą, coś tniecie, coś postanawiacie, ale jesteście bardzo samotne, jesteście w parach, pokazuje się, ale jesteście bardzo, bardzo samotne. Początek tygodnia walczę ze sobą o coś, bo tutaj chodzi też może o jakieś urzędy, nie wiem o co chodzi, ale tutaj są jakieś, nie wiem, tu są pyskówki, tu są jakieś słowa, coś, co tak naprawdę nie do końca jest pozytywne dla Was, tak, dla Was samych. Tutaj środek tygodnia, tu są zdrowe cięcie, ale też boicie się w coś nowego iść, a tu się pokazuje, że wartość, bo tu jest pokazane to w pracy, tak, czyli praca i tutaj byłaby pasja, tu są wielkie szanse do pójścia do czegoś, w coś nowego. Słuchajcie, a Wy się strasznie mocno boicie, bo tu jest tak jakby dzielenie włosa na czworo. Powiem tak, jeżeli teraz nie pójdziecie, to i tak Was życie w najbliższym, na przestrzeni roku i tak Was zmusi, żebyście poszli w tym kierunku, tak, w tym kierunku do kogoś, do czegoś, ale żebyście, kochani, poszli. Jeżeli chodzi, i tutaj mi się pokazuje też, że w tej miłości Waszej, bo tu są związki, czy to są samotni, zobaczymy zaraz, ale jest bardzo dużo ryb, gdzie mamy, ja pokazuję, powiem Wam, jak to wygląda, jest Król Mieczy, dziewiątka mieczy i dziesiątka mieczy wyszło mi, słuchajcie, w kartach, jeżeli chodzi o miłość. Ale sprawdzimy, czy dotyczy singli, czy dotyczy par, czy dotyczy, słuchajcie, jakiejś walki ze sobą, bo coś się Wam nie podoba, bo tutaj się pokazuje, że Wam się coś nie podoba, ale czegoś się bardzo, bardzo mocno boicie, tak? Jeżeli chodzi o pracę, to piękne podłoże, jesteście gotowi, gotowe do czegoś nowego. Tu jest as buław, królowa buław, tu jesteście na fali, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o pracę, to przepięknie sobie tutaj poradzicie z jakimiś nowymi projektami, z pracą, z szukaniem. Jeżeli nie macie pracy, to ją dostaniecie, ale jesteście wybrani do czegoś, tak, jednocześnie. Także, drogie rybki, hulaj dusza, piekła nie ma i prosto, jak to się mówi, do celu, bo tutaj się pokazuje, że bardzo ładnie sobie z czymś poradzicie. Jeżeli chodzi o zdrówko, to ja bym powiedziała, że tutaj są jakieś używki, jakieś uzależnienia, ale w tym tygodniu tak jakbyście postanowili, że dobrze, ok, ja równo daję, ale równo biorę i ja nie chcę tego diabła koło siebie, tak, bo tutaj jest tak jakby albo idę odwrotnie, z pasją, z jakąś siłą idę, sięgam po jakąś szansę, żeby się czegoś pozbyć ze swojego życia, tak. Nie wiem, czy to są papieroski, czy alkohol, czy to są słodycze, słuchajcie, jakieś ciasteczka i tak dalej. Nie wiem, każdy ma swoje, mogą to być fobie, mogą to być, wiecie, to nie muszą być używki, to mogą być fobie, spętanie czymś, uzależnienie od czegoś jest szeroko pojęte, tak, ludzie są uzależnieni od kawy, ja do niedawna też byłam uzależniona od kawy,
ale już nie jestem, dzięki Bogu, także na razie, tak, ale kto wie, czy nie wrócę do tego z powrotem. Takżeż to wygląda energia, mamy tutaj single, tu chodzi o single bardzo mocno, tutaj rybka, singielek został, tak jakby został skrzywdzony, bardzo mocno zdradzony, skrzywdzony i tutaj jestem, moi drodzy, tak jakby ma alergię na nowe związki. Bardzo by chciał, ale nie potrafi przyjąć tak jakby do siebie nowej energii, a energia jest przy Was. Tu jest jeszcze wybór dodatkowo, tu jest koziorożec, panna, byk i do tego jeszcze skorpion, więc tutaj ja bym powiedziała, chociaż tu może być i lew jeszcze, ale też może być, słuchajcie, lew, ale też może być i rak, tak, bo też tak to, kochani, wygląda, ale nie chcecie kogoś przyjąć tutaj, tak jakby boicie się, że coś się może wydarzyć. Po prostu jesteście po jakichś świeżych rozstaniach i nie chcecie się angażować za mocno. Dla par podpisywanie czegoś urzędowego, czyli nie wiem, czy to są kredyty, pożyczki, ale powiem tak, drodzy Państwo, jeżeli oficjalnie z partnerem, partnerką, mężem, żoną, tak Państwo macie coś podpisywać, to w tym tygodniu się bardzo mocno zastanówcie, bo tu się pokazuje król mieczy, dziewiątka mieczy i dziesiątka mieczy, to jest i jeszcze as mieczy nad tym, taki as buław pod tym, czyli tak jak tu jest, jakby jakaś była presja, tak jakby ktoś zostanie oszukany, tak, ktoś zostanie tutaj w tym wszystkim, przy tym podpisie zostanie ktoś oszukany, czy spisywaniu tego życia. Na to, kochani, zwróćcie uwagę, jeżeli chodzi o partnerstwa, tak, jeżeli chodzi o miłość, no to jej nie widzę, bo tu są same miecze, więc musicie do tego tak naprawdę w jakiś sposób podejść racjonalnie, moi drodzy. Kochani, ja chcę powiedzieć, że co Wam pomoże? Pomoże Wam jakaś strata, bo tak chce los. I ta strata wyprowadzi Państwa na te zdrowe cięcia, na tego asa buław i na ten sąd ostateczny. Czyli tak jakby życie podejmie za Was decyzję. I to Wam pomoże, moi drodzy. Wy się boicie strasznie zubożenia, biedy. Nie wyobrażacie sobie, że moglibyście nie mieć pieniążków, że moglibyście w ogóle nie funkcjonować, znaczy funkcjonować na jakiejś mniejszej stopie niż stopie, a tu się pokazuje, że dacie sobie świetnie radę, bo tak chce los, tutaj tak jakby jest przeobrażenie, ale dostajecie jakieś piękne szanse też jednocześnie od losu i to Wam pomaga. Natomiast musieliście być kiedyś, część z Was, moi drodzy, musieliście zaznać wielkiej biedy, jakiejś wielkiej krzywdy, bo tu się pokazuje, że Wy tego nie chcecie, Wy sobie nawet tego nie wyobrażacie, bo ale tutaj los tak jakby pokazuje, że nie bój się, rybo, nawet poprzez to, co się wydarzy, wydaje mi się, że w miłości, w szczególności w jakichś emocjach, tak, bo tu chodzi o emocje, uczucia, emocje, to nie muszą być związki jednocześnie, tak, ale w jakichś emocjach, to jest tak naprawdę, to jest karmiczne, to się miało zdarzyć, ale dzięki temu, kochana, kończysz w szansie, tak, czyli nie będziesz już więcej walczyła, tylko kończysz w szansie. Co będzie przeszkadzać? Przeszkadzać może starsza kobieta z trygonu powietrza i tak jakby zazdrość, tylko teraz pytanie, czy zazdrość wasza, czy zazdrość partnera, ale pokazuje mi się, że jest to zazdrość i to zazdrość lub tak jakby taka obserwacja, obserwowanie, przyglądanie się, podchodzenie do czegoś. Nie sądzę, żeby to było, dobre, bo tutaj nie wynika, że partner was zdradza, że gdzieś tam idzie. Ja bym bardziej powiedziała, że tutaj jeżeli przyjeździ dziewiątce mieczy i giermku mieczy, to ja bym powiedziała, że to jest takie tworzenie sobie wizji w głowie, czyli tak jakby tu nie ma zdrady, ale wy już zakładacie, że ta zdrada w waszej głowie jest, ale teraz pytanie, czy to wy, czy wasz partner sobie tak zakłada, tak? Tutaj na to, kochani, uważajcie. I zadajcie sobie, moi drodzy, pytanie. Zadajcie sobie pytanie na tak lub nie, a ja Państwu za chwilkę odpowiem. Pomyślcie sobie, zastanówcie się. Pierwsze, co przychodzi do głowy, jest najlepsze. I ja już odpowiadam, a Wy sobie najwyżej zatrzymacie. Jest odpowiedź na tak, tak i tak. Trzy razy tak. Mamy szóstkę buław, rycerza denarów i dwójeczkę kielichów. Jak najbardziej tak, odpowiedź na Wasze pytanie jest na tak, kochani. Ale powiem tak, uzbroicie się dzisiaj, w tym tygodniu musicie być uzbrojeni w cierpliwość tak jakby, żeby czegoś nie zakończyć na dobre, tak uważajcie, bo tutaj w szczególności w uczuciach, no gdzieś tam, jeżeli chodzi o coś, bo tu są urzędowe karty, to jest król mieczy, królowa mieczy, to jest dziesiątka mieczy, dziewiątka mieczy i giermek
mieczy. Także na to, kochani, zwróćcie uwagę, bo coś tutaj się może tak naprawdę zadzieć. Mam nadzieję, że tylko jakieś pyskówki, a nie coś zupełnie zgoła innego. Pozdrawiam, kochani, serdecznie. Do kolejnego czytania. Hej, pa!